Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Ameryka wraca powoli do siebie ekonomicznie, no i psychicznie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, jak widać na mojej czerwonej twarzy, nie używałem sunscreen, czyli nie posmarowałem się niczym, żeby się zabezpieczyć przed słońcem. No i grałem troszeczkę za długo, no ale to jest witamina D, nie jest taka zła. Ludzie zaczynają normalnie żyć, zaczynają się zachowywać. No, są restrykcje, trzeba zachować dystans, tam pilnować dużo rzeczy, które człowiek jest nieprzyzwyczajony, no ale idzie w dobrym kierunku. Kopa. Ekonomia dostała amerykańska kopa, szczególnie pod względem ilości zatrudnionych. No, małe firmy, średnie firmy, no to jest to, co ciągnie Amerykę, co powoduje, że są te duże obroty. W ostatnim miesiącu, tygodniach 20 milionów ludzi straciło pracę. Ogólnie to już chyba 35 milionów. Ale zaczyna się lepiej. Jedna z firm, no to jest Amazon. Amazon przyjął ogólnie rzecz biorąc około 500 tysięcy ludzi i obiecywał, że z tych ostatnio zatrudnionych, ze 175 tysięcy, to 120 tysięcy zamienią ich na stałe. Amazon sam w sobie to jest interesująca sprawa, bo to za 20 parę lat temu, 25 lat temu, to zaczynał sprzedawać książki, nowe książki ze składów i z magazynów takiej firmy, która się nazywała Barnes & Noble. I oni po prostu, firma technologiczna Amazon, zrobiła cały ten software, aplikacje i tak dalej, i ludzie zamawiali przez Amazon, ale wszystko było wysyłane z Barnes & Noble. Dziwaczna sytuacja była w tym czasie, że na giełdzie wartość właśnie Amazon, no to był 5 razy więcej niż tej księgarni. No później oni się zorientowali, że pozwolili ludziom sprzedawać używane książki, później zaczęli pozwalać sprzedawać używane rzeczy. No i doszło to do dzisiaj, że po prostu sprzedają wszystko. No oni sami w sobie sprzedają sporo, mają te swoje magazyny, porobili swoje magazyny, ale dużo jednak jest sprzedawane przez trzecie kompanie. No i to tak na marginesie. Amazon zaczyna przyjmować ludzi do pracy, także to jest ta dobra rzecz. No dlaczego? No bo wszyscy, co siedzieli w domu, potrzebowali rzeczy. Poczta wysyła, FedEx wysyła, najróżniejsze firmy dostawcze zaczęły przyjmować do ludzi. No ale to lepiej by było, żeby ludzie pracowali tam, gdzie pracowali. Walmart, no to jest jedna firma, jedna z największych firm w Ameryce, też przyjęła do pracy prawie ćwierć miliona ludzi od połowy marca. Większość też na pozycjach tymczasowych, no ale wszystko starają się zamienić na te stałe. No oni są zadowoleni, no bo oni mieli więcej ruchu, no to jest taki pomost, można powiedzieć, pomiędzy tymi ludźmi, którzy czasowo stracili pracę, no to mogą tu pracować, później przypuszczalnie mogą wrócić. Ubezpieczenie dla bezrobocia też płaci ludziom, także jest to jakiś taki pomoc pomiędzy nimi. W wielu magazynach Amazon na przykład, gdzie jest prawie 500 tych głównych magazynów w Stanach Zjednoczonych, no to ludzie zaczęli uważać, że to jest najlepsza metoda dla strajki i tak dalej, że nie mają zabezpieczenia. Amazon twierdzi, że wydał ponad 4 miliardy dolarów na te wszystkie wydatki związane z koronawirusem, czyli maski, zaczęli przyjmować ludzi, którzy czyszczą wszystkie powierzchnie i tak dalej, i tak dalej. No i testowanie zaczęli wprowadzać, żeby jednak tego uniknąć.
No w sumie to mądrze, bo najważniejsze to jest to, żeby wyłapywać ludzi, czy znajdywać ludzi naokoło tych chorych. Jeżeli ktoś chory, ma symptomy, idzie do szpitala, to pierwsze co zrobić, no to trzeba kółko naokoło tego chorego, żeby on powiedział z kim jest i później te kółka naokoło wszystkich chorych. No, to był największy kretynizm zakładać, że wszyscy wszędzie mogą się zarazić od czegokolwiek. To była największa głupota, bo jednak to jest tam 2-3 dni, 2 tygodnie, to się rozprzestrzenia. No i każdy ma bardzo małą ograniczoną. Zamknąć 300 milionów ludzi i zakazać im wychodzenia, to była największa głupota socjalistyczna, jaka może być. Nie dziwnego, że w Niemczech nakazali, ludzie się poddali, no i socjaliści narodowi zrobili to, co zrobili. Druga sprawa, gdzie tam biznes się rusza, no to są restauracje. No tyle tylko, że w tych restauracjach to jest makabra, bo wielu gubernatorów zaczęło pozwalać otwierać, ale model biznesowy to jest strasznie zmieniony. Tam oni przez parę tygodni nic nie zarabiali, a teraz w 30 stanach pozwolono otwierać, ale z reguły to 25-50% tego, co było poprzednio. Także 1/4 stolików, czy połowa stolików, no to jest nieprawdopodobnie. Oni i tak mało tam zarabiają w tym przemyśle gastronomicznym, to margines zarobku to jest dosyć mały. No i przy tak zredukowanych obłożeniu, no to jest jeszcze gorzej. Najgorsze to jest to, że właściciele mówią, no i ludzie, konsumenci też mówią, że jeżeli restauracje nie będą wypełnione, no to ludzie nie będą przychodzili, no bo ludzie przychodzą połowa powodu tego, że ludzie przychodzą do restauracji, to jest smaczne zjedzenie, ale druga połowa to jest ta atmosfera, to ten pobyt z tymi ludźmi, ten dźwięk tych sztuczcy, te rozmowy, te śmiechy, no wszystko naokoło, to jest ta druga połowa, no bo jeżeli dla samego jedzenia, no to taniej, łatwiej i szybciej i przyjemniej zje się w domu, także jeżeli wchodzi się do restauracji, która wygląda jak grobowiec rodzinny, podchodzą ludzie w maskach, czyszczą tam, te chemikalia będą nieustannie śmierdziały jeszcze więcej niż normalnie czyszczą, no to jest coś, co nie zachęca ludzi do otwierania. Robią badania statystyczne, no i trzy czwarte ludzi mówi, że będzie unikało odwiedzania restauracji, no bo jednak się boją. Nawet jeżeli są te wszelakie zasłony, zasłonki, pleksyglasy, plastiki, to jest nie bardzo ludziom pasuje. W tych sieciówki no to z reguły są większe. Sieciówki no to są zbudowane, mają taki stempel, można powiedzieć, i jak się wchodzi do większości z sieciówek, no to one mniej więcej wyglądają tak samo. No i są obszerne, mają potężną ilość miejsc do siedzenia, no bo to są i reklamy. Ludzie wiedzą, co jest na tym menu, oni wiedzą, co mogą zjeść. Ceny są dosyć atrakcyjne. Także oni, zmieniając ilość siedzeń, czy krzeseł, czy tych spożywanego jedzenia, no to dla nich jest to łatwiej. Dużo gorzej jest dla najróżniejszych małych restauracji. Część mówi, że badania w Nowym Jorku na przykład były na 500 restauracji, to 60% właścicieli powiedziało, że w zasadzie finansowo nie wytrzyma, jeżeli będzie mniej niż 70% siedzeń. Tak? Także to jest powolne wyniszczanie tych restauracji, tych biznesów.
25%, no to już w ogóle jest wszystko bez sensu. Właściciele, którzy pracowali długie lata, no bo jednak, żeby to zrobić biznes, no to trzeba włożyć swoje serce, włożyć swoje pieniądze, włożyć no wszystko w to i teraz wszystko to umyka. Jeżeli nie będzie jakiegoś takiego totalnego otwarcia i nie będzie tego, że będzie się poszukiwało chorych ludzi, to zostaje tylko obsesja. Patrząc na te ścieżki rowerowe, patrząc na to, jak ludzie chodzą na ulicach, patrząc na to, jak ludzie jeżdżą w maskach, to wszyscy zostaliśmy ogłupieni. Po prostu zostaliśmy wszyscy ogłupieni i państwo, szczególnie politycy, szczególnie urzędnicy, ci wybrani, czy ci zmianowania nie mają pojęcia, co się dzieje w Wietnamie. W Wietnamie najbardziej chyba socjalistyczny kraj, ale oni najbardziej właśnie ścigali, wyłapywali, czy izolowali. No trudno powiedzieć wyłapywanie, no bo to nie jest polowanie na psy. No jest nadzieja, że nie polowanie na psy. W Chinach tam 2-3 miesiące temu pokazywali, jak tam wybijali drzwi i tak dalej. No ale to nie musi iść w tym kierunku, tak? Nie musi iść w tym kierunku. Normalni ludzie rozumieją, no jeżeli przyszło na nich, że zachorowali, no to powinni się podzielić z tym informacjami, z tymi, kogo mogli zarazić. Także to tyle. Mam nadzieję, że normalność wygra, że normalni, konserwatywni ludzie zorientują się, że jednak ta lewacka chęć łapania ludzi, można powiedzieć, tak? No bo to jednak zastraszanie ludzi, niesłuchanie ludzi samych w sobie, no to właśnie doprowadziło do tego, co doprowadziło. Statystyka była przekrzywiona, wszystkie te modele były przekrzywione, no wszystko, co mogło pójść źle, no to poszło źle. Także teraz wypada się nauczyć z tego wszystkiego, popatrzeć na przyszłość, pełną parą pójść, no ale jeżeli w Ameryce mieszkasz, jeżeli masz obywatelstwo i w listopadzie masz prawo głosować, no to nie głosuj na demokratów. Widzisz, co demokraci robią. Demokraci po prostu są rządni władzy, są rządni rządzenia, są rządni pilnowania i tak dalej, i tak dalej. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.